Myślę, że to jest temat już po części znany, także ja nie będę o nim tutaj więcej opowiadać. Chciałabym natomiast jeszcze powiedzieć o jednym z kolejnych wielkich projektów, których realizacja, przecież okres poprzedzający realizację ciągnęły się latami. I chodzi o przekop Wisły, który de facto powstał już w późnych latach 90. Jednak sam pomysł jest w zasadzie z końca lat 60. czy początku lat 70. I to jest kolejna rzecz, o którą Leśc bardzo mocno walczył, ponieważ po powodzi z 1941 roku i to był ten moment, kiedy Wisła przerwała, powstała Wisła Śmiała, Mierzeje, istniało niebezpieczeństwo, że taka tragedia znowu się wydarzy. I Leśc bardzo mocno walczył o zapobieganie temu problemowi i wielokrotnie przedstawiał ten problem w Gdańsku, pisał znowu te tak zwane denkszryfty, w których wykazywał, jakie jest zagrożenie, jaka jest sytuacja i dlaczego taki przekop jest potrzebny. I ja jeszcze nie ustaliłam, jak to się ma do późniejszych projektów, ponieważ projekty, według których zrobiono przekop, są autorstwa Arsena i Fala, ale one w zasadzie powtarzają te idee Leśca z lat 70. Ja wiem, że architekci, Arsen pracował w Larejencji, współpracowali ze sobą, nie było konkurencji między nimi, oni raczej współpracowali, razem wspierali się w dyskusjach z Berlinem. Jednak Wisła i przekop to jest problem daleko bardziej niż lokalny. Przez wiele lat w Berlinie toczyły się dyskusje na ten temat. Dochodziło do procesów, ponieważ Królewiec nie chciał zgodzić się na przeprowadzenie przekopu. Twierdzono, że w porcie w Piławie zmieniają się warunki, ponieważ mniej wody będzie płynęło Nogatem. Tam są naprawdę kilometry archiwaliów z zapisem tych dyskusji, zamawiania opinii, porównywania z portami w Europie, na przykład w Birmingham, ale też w Bombaju na przykład. Także to była bardzo wielka dyskusja. Leśc, i to też jest mi wiadome z badań archiwalnych, bardzo mu zależało na przeprowadzeniu, znaczy na byciu architektem związanym z tym projektem, ponieważ on jako architekt miejski nie mógł tego się tym zajmować oficjalnie i w związku z tym starał się o posadę, która da mu możliwość pracy bezpośrednio przy projekcie przekopu. Niestety nigdy się takiej zgody z Berlina nie doczekał. Także brał czynny udział w całym działaniu na rzecz powstania przekopu, ale to były działania, które są nieoficjalnymi działaniami, potwierdzonymi z wyboru, ale nieoficjalnymi. Tu są już zdjęcia z późniejszego okresu, z faz wykonania przekopu i puszczenia wody. To jest bardzo ładne zdjęcie. Julius Leśc, ja w zasadzie opowiedziałam teraz o takich jego największych realizacjach, najbardziej znaczących. On też, jak wiadomo, projektował dużo na zlecenia prywatne, jednak to są rzeczy, które bardzo trudno wyłapać dzisiaj w archiwach. Był autorem m.in. leśniczówki z Stegny na przykład. I tutaj zapomniałam o jeszcze jednej dużej rzeczy powiedzieć, o linii kolejowej do Warszawy,
tej, z której osobiście korzystamy, czyli tak zwanej kolei mławskiej, która też powstała na postulat i dzięki staraniom Wintera i Lista, który przy budowie tej kolei pracował jako dyrektor techniczny z ramienia Plus, a jej dyrekcja mieściła się w Gdańsku przy budynek jej dyrekcji mieścił się w Gdańsku przy placu Maślanym. Oprócz działalności stricte architektonicznej czy inżynieryjnej Lys udzielał się też społecznie. Między innymi założył lokalny oddział Stowarzyszenia Architektów i Inżynierów w 1960 roku i stał na jego czele przez 10 lat jako prezes. To stowarzyszenie bardzo silnie działało tutaj w regionie, wydawało swój periodyk. Również organizowało konkursy architektoniczne, między innymi na Sopocki Dom Zdrojowy, zasiadał w komisji. Jak wspominam o kąpieliskach, to był on też autorem zabudowań kąpieliska na Westerplatte. Oraz na samym początku kariery, to jest też bardzo istotna historia, w 1958 roku bodajże odbyła się w Gdańsku pierwsza prowincjonalna wystawa przemysłowa i Lyść uczestniczył bardzo prężnie działał na rzecz organizacji całej imprezy, ale też postawił na jej potrzeby wielką halę w konstrukcji stalowo-szklanej na Placu Maślanym, która tam przez kilka lat stała. Miasto starało się ją zachować i szukano przeznaczenia dla niej. Ostatecznie zniknęła, ale ja niestety nie wiem, w którym momencie. To jest rzecz, którą jeszcze muszę sprawdzić, której cały czas szukam. Oprócz tego Lyść cieszył się popularnością w Gdańsku również jako wykładowca. Działał tutaj w kilku organizacjach i stosunkowo często dawał wykłady, które cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Czasem odbywały się nawet po dwa razy. Spektrum tematyczne było niezwykle szerokie, zupełnie niesamowite, ponieważ on oprócz zagadnień inżynieryjnych opowiadał też o budowie świata, między innymi czy o życiu starożytnych Greków, także no, był to człowiek niezwykle światły o szerokich zainteresowaniach. Zresztą w ramach ciekawostki mogę też powiedzieć, że obaj z Winterem odbyli podróż do Włoch w celu zakupu dzieł sztuki do Muzeum Miejskiego. Lyść też sporo publikował, oprócz tych pism działaczy, że się tak wyrażę, również rozprawy inżynieryjne oraz już będąc na emeryturze zajmował się też quasi filozofią i napisał między innymi takie pisemko o tym, że ludzi jest coraz więcej, a materiałów o połowie zabraknie. Będzie w Gdańsku 3-12-letnie kadencje. To jest bardzo długi czas. Za każdym razem był jednogłośnie wybierany, także był cenionym pracownikiem magistrackim. Zresztą zaraz niedługo po odejściu na emeryturę został uhonorowany tytułem honorowego obywatela miasta. W międzyczasie został nadano mu też królewskiego radcy budowlanego oraz został odznaczony kilkakrotnie. I był postacią dla Gdańska niezwykle ważną i w tamtym czasie widać to na podstawie publikacji z
współczesnych Listowi. Dlatego tym bardziej niesamowite jest, że jego nazwisko w zasadzie zupełnie się zatarło. No, ono się pojawia sporadycznie w publikacjach dotyczących Gdańska. Zdarza się, że następują pomyłki i na przykład istnieje artykuł o rzeźniach na terenach, na poniemieckich terenach Polski, w którym jest informacja, że gdańską rzeźnię zaprojektował Pugoleśc, co no, nie jest zgodne z prawdą. Także postać Juliusza Alberta Gotiwaleśca zniknęła i zadaniem mojego doktoratu jest przywrócenie mu tej roli należnej jako człowieka, który współpracując z von Winterem wpłynął, a myślę, że nawet był prowodyrem tego prężnego rozwoju, który nastąpił w Gdańsku w drugiej połowie XIX wieku. Dziękuję bardzo.